Czy wy jesteście k***a normalni? To, co się wczoraj wydarzyło u mnie przed chatą, to już przekracza wszelkie k***a granice przyzwoitości. Ja tu sam nie mieszkam, tu mieszkają rodziny, tu mieszka cała moja rodzina na tej ulicy. Pomyślcie, jakby na przykład przy tej bramie stała Monika i ona jest w ciąży, ona by mogła dostać z tej petardy w głowę. Czy wy k***a patusy myślicie? Przecież jak ja bym was złapał, to bym was... Na mojej ulicy działo się już wiele. Przyjechał chłop rowerem z Wrocławia, okej, przeżyłem. Pielgrzymki krzyczące hurtword na rowerach, przeżyłem. Gościa, który mi zawracał sobie na podwórku w środku nocy, pizgał ronda jak na śródce, przeżyłem. Ale no będziecie chcieli mnie wysadzić niedługo? Co będzie następne? Z czołgiem przyjedzie, bo stary w żandarmerii robi? Weźcie się, naprawdę opamiętajcie. Nie wiem, czy tylko ja tak mam. I tu do was, youtuberzy, przestroga. Weźcie tym ludziom, waszym widzom, udostępnijcie ten film albo jakąś notkę, żeby pod dom na mnie przyłazili, bo to pokurwione jest, jak ja bym na przykład chciał z Moniką uprawiać współżycie i chuj by mi wszedł do chaty, dzisiaj do Kuby do domu wszedł gości i pukał po drzwiach. No do czego to dochodzi? Jakby ktoś wiedział. Ze środy. Środa, małe miasto, na pewno te debile już z trzem osobom powiedziały, że zobacz, zobacz, Mateusz, pizgałem granatami pod Isamu chatą. To na pewno to się gdzieś już fama rozniosła. Jeśli wiesz, kto to zrobił, napisz do mnie. Nagroda będzie k***ska. Wyjebiemy ci Instagram, zapłacę ci pieniądze i na pewno będziesz moim kolegą. Instagram w opisie. Piszcie, co wiecie. Jeśli informacje naprawdę się przydadzą, uwierz mi, że potrafisz się odwdzięczyć. Drodzy widzowie, bo ja nie chcę was wrzucać wszystkich do jednego wora, bo ja wiem, że mam świetną widownię i 95% to normalni widzowie, 4% to nawet nie pamiętają o moim istnieniu, ale 1% jest tych debili. I wczoraj akurat z tego 1% dwóch debili zjadło mentosa i wpadło na świetny pomysł i stwierdzili, że mi k***a wysadzą chatę. Wzięli dwa achtungi i zaczęli nimi pizgać przez podwórek. To jest naprawdę chora akcja. Mi zajebali pod chatą samochód. Mi k***a robili ronda na chacie, już chwilę temu to mówiłem. Mi przed domem krzyczeli hurtword. Mi przed domem gościu przyszedł w nocy i... Ale ty masz siano, pożycz mi stówę. Na tej zasadzie. Ja miałem w domu wszystko. Ja okej, ja pomogłem gościowi, wiedziałem, że jest w potrzebie. Ale k***a ludzie, ja tu mieszkam ja z rodziną. Wczoraj chcieli mnie k***a wysadzić. Przyszły dwa Bin Ladeny ze Środy Wielkopolskiej i zaczęły mnie achtungami rzucać. Przecież to jest chore, na kamerach wygląda, jakby gościu mi się k***a zdetonował, oblepiony w cały w C4. Błagam was, nie róbcie tak. Nie, macie moją reakcję, zobaczcie, jakie to było głośne na live, ja się przestraszyłem. Szliśmy do reaktora, reaktor jest do góry, ty zamiast pójść w lewo na drugi reaktor, poszedłeś w prawo do Medbaya. A teraz co nagle mówisz, że poszedłeś w lewo, nie poszedłeś w lewo. Dobra, skip. Ty kurwa, kto to strzela? Fajerwerki kurwa, człowieku. Przed chatą? Nam, czekajcie chwilę. Kuba z tyłu chaty. Kuba na samym końcu domu słyszał to, jakby ktoś koło okna mu to pierdalnął. Monika wybiegła na balkon, psy przed zawał miały. Nie, naprawdę, proszę, ja was błagam, nie przychodźcie youtuberom pod dom. Jak minie COVID, gwiazdozbiór kaczki, pójdzie się jebać. To wszystko wróci do normy. Spotkamy się na eventach. Ja sam zorganizuję event. Ja, Nitro, Mergani, Graczol, Miszczu, Natural, wszyscy youtuberzy, Picikela, Majszok, zrobimy wam event. Będziecie mieli nas na cały jebany dzień. Nawet będziecie mogli nas kaszleć. I będziecie mogli wejść tam bez masek. Ale dajcie nam żyć. W domach chcemy mieć prywatność. Jesteśmy kumple, ale pamiętajcie, szanujmy swoją prywatność, bo ja nigdy bym w życiu ci pod chatę nie przyszedł i nie pizgał ci kamieniem w okno, bo też takie rzeczy miały miejsce 2 lata temu. Drodzy widzowie, te typy mogły być ze środy, ale niekoniecznie. Ja tu miałem ludzi na różnych rejestracjach, naćpanych i pijanych typów, którzy tańczyli mi makarenę z Seicento przed chatą, więc oni byli gdzieś z Opola. Udostępniajcie ten film, komentujcie, lajkujcie, żeby poszedł zasięg wirusowy. Znajdźmy tych dwóch skurwysynów. Proszę, pomóżcie mi ich znaleźć, bo to jest chore. Jak im się teraz upiecze, oni mogą to znowu zrobić. A ja znowu mogę tego nie wytrzymać. Pomóżcie.